Wstaw między liczby minus 7 i 13 5 liczb tak, aby otrzymać ciąg arytmetyczny. Mamy znaleźć 5 liczb, które znajdują się między minus 7 a 13 i które w danej kolejności będą stanowiły ciąg arytmetyczny. Minus 7 jest pierwszym wyrazem tego ciągu, czyli A1. 13 jest siódmym wyrazem tego ciągu, czyli to jest A7. Czyli między minus 7 i 13 znajduje się wyraz drugi, trzeci, czwarty, piąty i szósty. Jeśli do wyrazu pierwszego dodamy R, dostaniemy wyraz drugi. Jeśli dodamy do drugiego R, dostaniemy wyraz trzeci. Po dodaniu kolejnego R dostaniemy wyraz czwarty, następnie wyraz piąty, wyraz szósty i wyraz siódmy. Więc jeśli do minus siódemki dodamy 6 R-ów, dostaniemy trzynastkę. Dostaliśmy w tym momencie równanie z jedną niewiadomą R, więc to, co jest z R-em, zostawiamy po lewej stronie równania. Natomiast minus 7 przeniesiemy na prawą stronę, czyli znajdzie się ze znakiem plus. Więc 6R wynosi 20. Ponieważ między 6 i R-em jest mnożenie, więc obustronnie dzielimy przez 6. Czyli R to jest 26. Możemy jeszcze wyciągnąć całości. Czyli R wynosi 3 i 2 trzecie, czyli 1. 2 szóste, czyli 1 trzecia. Znając różnicę ciągu arytmetycznego, możemy już obliczyć kolejne jego wyrazy, czyli drugi wyraz to jest minus 7 plus nasze r, czyli plus 3 i 1 trzecia, czyli to jest minus 3 i 2 trzecie. Dalej, żeby dostać wyraz trzeci, do minus 3 2 trzecie dodajemy kolejnego r, czyli znowu 3 i 1 trzecia, czyli dostaniemy minus 1 trzecia. Teraz, żeby dostać wyraz czwarty, mamy minus wyraz trzeci, czyli minus 1 trzecia, dodajemy znowu r, czyli mamy 3 i 1 trzecia, co nam daje 3. Wyraz piąty. To jest 3 dodać 3 i 1 trzecia, czyli 6 i 1 trzecia. I wyraz szósty to jest 6 i 1 trzecia dodać 3 i 1 trzecia, co nam daje 9 i 2 trzecie.